Wszyscy zbierają się na odprawę, muszą podsumować straty i uzgodnić dalsze kierunki działania. W tym czasie wysyłamy meldunek do dowództwa o zdobyciu twierdzy. Generał Szeptycki gratuluje dowódcy Wielkopolskiej Dywizji Kombinowanej. Pisze rozkaz 29 sierpnia 19 roku. Generał Szeptycki, przed chwilą otrzymałem wiadomość o zajęciu Bobrujska przez dzielne oddziały Dywizji Wielkopolan. To wielkie zwycięstwo osiągnięte przez pana generała jest ładnym i pełnym doniosłości wypadkiem prowadzonych przez nas obecnie operacji. Panie kapitanie, oddając w nasze ręce tak ważny punkt strategiczny, jakim jest twierdza Bobrujsk, z radością zostanie przyjęte przez cały kraj. Panu generałowi, wszystkim oficerom, dzielnym poznaniakom, dowództwu czołgów, które tak świetnie współdziałały, tworząc całość z atakującą piechotą, składam wyrazy podziękowania i głębokiego uznania za bohaterską i pełną samozaparcia służbę dla ojczyzny. Piosenka Już Lipa Rostula z 12 roku. Śpiewali ją najpierw skauci wielkopolscy, konspiracyjnie zbierając się w Wierzynicy pod Poznaniem. Śpiewali ją członkowie Sokoła, żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej, wszyscy konspiratorzy przygotowujący powstanie, później powstańcy wielkopolscy, a wreszcie żołnierze wojsk wielkopolskich. To była jedna z naszych bojowych pieśni. Nagradźmy brawami naszych dzielnych żołnierzy. Dali z siebie wiele, żeby pokazać Państwu to widowisko. Nagradźmy brawami również uczestników inscenizacji występujących w mundurach Armii Czerwonej. Oni tak samo cierpieli upał, gorąco, pocisku, trudy, walki. Proszę Państwa, widowisko, w sensie bitwa, powoli się kończy, ale to nie jest koniec naszej oferty dla Państwa. Po rozminowaniu terenu zaprosimy Państwa do wioski historycznej. Będzie można przejść tu z mostu i z zachodniego brzegu Warty, ale dopiero na sygnał pirotechników. Jeszcze proszę nie zachowywać żadnych ruchów. Jeszcze jest sporo pirotechniki na przedpolu. Jeszcze konie są w ferworze walki. Oddziały przegrupowują się. Przegrupowuje się też stanowisko Narodowych Sił Rezerwy. Cały czas działa jeszcze Wielkopolska Powstańcza Poczta Polowa. Zachęcam Państwa do nabywania pocztówek patriotycznych, z których dochód przeznaczony zostanie na rekonstrukcję trefli w pomniku powstańców wielkopolskich. Po rozminowaniu terenu będziecie mogli Państwo uczestniczyć w pokazach działalności służb medycznych, a teraz możecie Państwo obserwować, jak działały służby medyczne bezpośrednio na polu walki. Tutaj środki pozoracji są bardzo wyraziste, ranni naprawdę krwawią. Sanitariusze mają tu pełne ręce roboty, fachowo opatrują poszkodowanych, rannych. Oczywiście są to tylko pozoranci,
całą akcję zorganizowaliśmy bezpiecznie, proszę Państwa, nawet nikt się nie skaleczył. Jeszcze raz brawa dla uczestników. Proszę Państwa, nagroćmy brawami naszych dzielnych żołnierzy. Naszych kawalerzystów. Naszych artylerzystów. Naszych ułanów. Młodzież tacerską, która również pomagała. Proszę Państwa, nagroćmy też brawami uczestników pokazów w mundurach Armii Czerwonej. Kozaków, bojców, piechoty i tych, których tak nie lubimy, komisarzy wojskowych, też nagroćmy brawami, bo to też tylko pozoranci. To też są nasi ludzie. Dziękujemy Wam, żołnierze. Odwaliliście kawał solidnej roboty. I chyba nikt nie powie, że była to robota niepotrzebna. Prawda? Goście klaszczą pełni uznania, naprawdę. Pokaz walki i pirotechniki był wspaniały. Dziękujemy pirotechnikom. Dziękujemy dźwiękowcom nagłaśniającym naszą imprezę.